Dziękuję Państwu. Panu staroście. Proszę Państwa, w ten sposób delikatnie żeśmy przeszli do punktu 5. Czy chcecie Państwo zagłosować uchwałę, czy ale wtedy dyskusja mogłaby być później, albo no to już wola Państwa. Czy najpierw uchwała, potem dyskusja, czy najpierw dyskusja, potem uchwała? Najpierw dyskusja. Bardzo proszę. Pan radny Marek Podskalny. Ja przepraszam. Mam takie pytanie do pana starosty. Jak myślimy o kwocie z tytułu dzierżawy, to mniej więcej jaką kwotę mamy na myśli? Około milion. Około miliona. Drugie pytanie. Jeżeli z kolei myślimy o kwocie z tytułu podatku od nieruchomości. Do tej pory już jest. Jaka to jest kwota? Szkoła, niecałe 100 tysięcy. Ja nie wiem, tu miasto Giżycko pobiera i określa w tej chwili, nie wiem, jaka jest stawka. Podatek od nieruchomości. To gdzieś 60, chyba 70 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy od działalności akurat medycznej on jest mniejszy. I czy wiemy już dzisiaj, skoro były rozmowy z bankami i są oferty konkretne, jak będzie wyglądała rata kredytu plus odsetki? Raty kredytu, no to tak szczegółowo to nie powiem, bo nie ma podpisanej, nie jest podpisana, nie jest podpisana umowa. Na razie określaliśmy specyfikację, która sprowadzała się do kosztów tego kredytu, czyli do najważniejszych elementów. A najważniejsze elementy to jest właśnie oprocentowanie, które z jednej strony składa się z wysokości WIBOR-u, to jest taki wskaźnik, który zmienny bywa, plus z marży, która będzie stała. Ale no, to nie jest oprocentowanie zbyt duże. Także my indywidualnie, panie Marku, takiego oprocentowania byśmy nie dostali. Oprocentowania? Milion 600. Tak. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Pani radna Halina Sari. Ja przepraszam, ale najpierw radni, tak jak mówię, mam, a potem gości, dobrze? No, kredyt bardzo dobrze, bo przecież innych pieniędzy nie ma, wiadomo, na to, ale trochę to się już nie ma tam co na tym pastwić, że to się, jakim to się cieniem położy na finanse powiatu i na inne dziedziny życia. No nie można się pastwić na dwa dni przed walentynkami. Ja to mam pecha. Ostatnim razem były święta i Nowy Rok, a tym razem znowu walentynki w duchu miłości, której wyznawcą szczególnym specjalistą jest Platforma Obywatelska. No nie mogę panu staroście przykrości robić prawie żadnych. Ale jest taka kwestia, dobrze, żebyście sobie wszyscy Państwo uświadomili, że obecna sytuacja szpitala i to, co się dzieje, można oczywiście wyrażać radość, że ten dramat się zakończy, że żałosna jakość zarządzania szpitalem przez ostatnie lata, która doprowadziła do tej sytuacji, bo chyba nie sądzicie Państwo, że do sytuacji szpitala doprowadziło, nie wiem, ocieplenie klimatu. Ale trzeba sobie to mieć w pamięci, że do sytuacji obecnej doprowadziła jakość zarządzania. No i trzeba się cieszyć z tego i tutaj wyrażam szczególnie panu staroście Dziarzewskiemu uznanie za jego hard ducha, za jego męstwo, z jakim w końcu przystąpił do uporządkowania tej sprawy. Dłużej tego na pewno ciągnąć nie było można. Szpital trzeba było uratować. Może za długo z tym zwlekał, pokładając płonne nadzieje, czy to w osobach, czy to w okolicznościach. No ale niech tam, te walentynki. No i teraz tak, spodziewamy się, że z tego całego przekształcenia, tak oczekujemy na to wszyscy, mieszkańcy, radni, wszyscy pracownicy, że będzie lepiej. Komu będzie lepiej?
Moim marzeniem największym, i myślę, że wiele z Państwa je podziela, jest to, żeby było lepiej pacjentom, Panie Prezesie. To jest tutaj Pan wyrazicielem, przedstawicielem spółki, którą miałam już przyjemność słuchać tutaj w osobie prezesów i osób zarządzających, które to właśnie naszą wyobraźnię te osoby zapłodniły taką wizją, co się zmieni w Giżyckim Szpitalu oprócz nazwy i tabliczki i licznych bardzo pieczątek, co się zmieni od tego momentu, bo kłopoty finansowe to zawsze są do opanowania. To można stękając przeżyć wiele lat na garnuszku opieki społecznej, tak naprawdę to mało który szpital upadł i przestał istnieć w Polsce z przyczyn czysto finansowych. Natomiast to, żeby było lepiej pacjentom, na co wszyscy tak czekamy, a przy okazji po drodze, jeżeli się uda, żeby było lepiej też i personelowi, który będzie w jakimś ładzie korporacyjnym pracował, w jakiejś organizacji oczekiwanej, bo ludzie lubią dobrze pracować, tylko czasami im się w tym przeszkadza. Więc to, że będzie lepiej pacjentom, to jest ten cel, który przyświeca temu całemu przedsięwzięciu i który jestem skłonna poprzeć zawsze i wszędzie. Na to oczekiwanie myślę, nie jestem odosobniona w takim oczekiwaniu, chociaż to dobry szpital i mówią, że dobrego to karczma nie zepsuje, może to jest właśnie przypadek szpitala giżyckiego, ale jednakowoż zawsze jest tak, że może być jeszcze lepiej niż było do tej pory. Upodmiotowienie pacjenta, nastawienie na jego sprawy, nastawienie na jego dobro. W ostatnim czasie, no, trzeba przyznać, troszeczkę ucierpiało. Może nie do tego stopnia, żeby na tym istotna merytoryczna jakość leczenia miała ucierpieć, ale atmosfera na pewno. Sama tego doświadczyłam. To jest dobry szpital, Panie Prezesie. Dostaje Pan dobre do ręki dobry organizm z kompetentną, ofiarną, mądrą załogą. Ja myślę, że jeżeli tylko będzie Pan odpowiednio umiejętnym szlifierzem, to z tego diamentu narodzi się doprawdy brylant i będzie to perła i brylant w koronie grupy Nowy Szpital, czego Panu serdecznie życzę. Staroście, jeszcze raz dziękuję, że już mamy to wszystko za sobą, te wszystkie bóle, konwulsje, zmiany poszczególnych koncepcji zarządzania, zarządców i tak dalej. I niech to idzie w ręce, które przy oglądzie bliższym i przy analizie funkcjonowania tego operatora, niech idzie to w ręce, które wydają się być dobre. Panie starosto, jeszcze raz Panu osobiście dziękuję, że doprowadził Pan do dzisiejszego momentu. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan starosta. Dziękuję bardzo, bo z ust Pani Saru usłyszeć podziękowania jest to naprawdę cenne dzisiaj. Po ostrych dyskusjach, ale również dyskusja, które muszę powiedzieć, takich wzajemnych, które do tej sytuacji doprowadziły, bo proszę Państwa, my wszyscy doprowadziliśmy do tej sytuacji, że dzisiaj mamy chyba troszeczkę więcej optymizmu, więcej nadziei co do tego, że szpital będzie lepiej funkcjonował. I dziękuję przede wszystkim Pani Halinie Sarul za pomoc, bo rzeczywiście też była cenna pomoc w samej koncepcji przekształcenia. I jakby również w pozyskaniu tego pomysłu na nowe zarządzanie, które jest zupełnie inne i do tej pory w naszym województwie niestosowane. Ja chciałbym Państwu właśnie zwrócić na to uwagę. Rzeczywiście nasz problem polegał na dobrym zarządzaniu ostatnio. Ale zmienić ten stan rzeczy to nie było łatwo. Chociażby potwierdzeniem tego był ten brak chętnych w tym pierwszym wariancie, który ogłaszaliśmy. Zauważcie Państwo, że dzisiaj nie ma
nie ma takiej kolejki ludzi, którzy by sami odważyli się podjąć i złapać takiego byka za rogi. Co innego, kiedy wchodzimy do jakiejś grupy, za którą stoi siła, za którą stoją pewne doświadczenia, której poruszanie się w tym gąszczu i przepisów, ale i biznesu, bo jednak to jest biznes, nie uciekajmy też od tego słowa, też jest niesamowicie ważne. Oczywiście analizowaliśmy również działalność grupy Nowy Szpital pod względem takim społecznym. Wydaje nam się, że w poszczególnych miastach po pierwszych jakby takich negatywnych odczuciach, po pierwszych konfliktach, które się gdzieś tam pojawiały, praktycznie wszędzie jest ocena tej grupy bardzo dobra, dlatego że oferta dla pacjentów, dla mieszkańców w poszczególnych miastach, powiatach zwiększyła się. I tutaj mamy nadzieję, że również i jakość naszego szpitala będzie podniesiona i że z ludzi, którzy pracują w naszym szpitalu, będą wydobyte i te umiejętności, które może do tej pory nie były tak dostrzegane. No to, przepraszam, wszyscy liczymy. Myślę, że to nie jest tak, że dzisiaj kończymy zainteresowanie zupełnie szpitalem. Na pewno ten temat nie zginie. Będziemy ściśle śledzić działania nowego zarządcy. Jutro, tak jak wspomniałem, proszę Państwa, właściwie będzie złożony wniosek i będziemy z niecierpliwością czekali na zarejestrowanie spółki. Praktycznie od tego momentu będziemy mieli do czynienia z nowym podmiotem. Ale jeszcze raz podkreślam, prawdopodobnie pacjenci, którzy dzisiaj leżą w szpitalu, którzy są leczeni, kompletnie nie zauważą tej zmiany z dnia na dzień. Pracownicy też w pierwszym momencie tego nie zauważą, dlatego że wszyscy pracownicy SPZOZ-u stają się pracownikami spółki prawa handlowego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radna Maria Popiełuch. Dziękuję bardzo. Miałam dość dużo pytań, ale słuchając wystąpienia Pana Starosty, usłuchuję się z tych pytań z tej racji, że dostałam jakąś odpowiedź. Niemniej jednak padło tutaj szereg ważnych zdań, między innymi ze strony Pana Starosty. Zdania te dotyczą, przejdziemy łagodnie, ludzie chorzy są niezorientowani, personel też łagodnie przejdzie. To tak nie jest. Naszą materią pracy jest człowiek. I czy on leży w szpitalu, czy on mieszka na ulicy Kęczyńskiego, czy mieszka na ulicy Nowomiejskiej, to jest potencjalny kandydat na pacjenta. Wszyscy mieszkańcy Giżycka, wszyscy mieszkańcy powiatu giżyckiego, proszę Państwa, i nie tylko powiatu giżyckiego, bo i powiatu giżyckiego są bardzo zainteresowani tym, co się dzieje. Dzieje się dobrze. Rzeczywiście, popieram to, co powiedziała Pani Dyrektor Salu. Jest dobrze, byleby pewnych spraw nie zamiechać w toku, Panie Prezesie. Człowiek, a więc człowiek chory. W imieniu chorych, ponieważ ja tutaj reprezentuję i stowarzyszenie jako radna miasta, Komisja Spraw Społecznych, spotykam się z wieloma zastrzeżeniami co do pracy poszczególnych komórek szpitala i poszczególnych pracowników. Ja słyszę od pacjentów chorych na chorobę onkologiczną czasami bardzo źle. W ich imieniu występuję i pytam, czy jest przewidywalny na przestrzeni kilku lat utworzenie w Giżycku chemioterapii. Faktycznie, jeśli powstanie rehabilitacja, to super sprawa, ponieważ będąc radną powiatową, nie wiem, drugiej kadencji czy trzeciej, oddaliśmy oddział rehabilitacji do Wegorzewa. Będą się mieszkańcy niezmiernie cieszyć, jeśli faktycznie ten oddział rehabilitacji powstanie ogólnoustrojowej, ale również rehabilitacji po udarach, u rehabilitacji neurologicznej. To jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj opiekować się pacjentem w domu w zakresie takiej komórki organizacyjnej, jaką jest opieka długoterminowa, jest bardzo ciężko i bardzo trudno. Pacjent nie ma dostępu do rehabilitacji, proszę Państwa. Wejdźmy w rehabilitację jednodniową, tak jak chodzi o oddział Wegorzewski, w tej chwili szpital Wegorzewski i wiele innych spraw. A więc chemioterapia to jest bardzo uciążliwe, jeśli chodzi o jazdę dla pacjentów do Olsztyna.
To jest daleko, to jest drogo i to jest czasami niemożliwe dla pacjenta w chorobie onkologicznej. Odnośnie personelu medycznego. Pakiet obejmuje kwiecień 15 rok, tak? Pakiet obejmuje pakiet socjalny. Na pewno będą ruchy w kadrze medycznej, na pewno będą pewne przesunięcia, na pewno będzie odpowiedni dotwór zespołu, oby tak było. Zespołu ludzi, fachowców wysokiej klasy, bo u nas w Giżycku, panie prezesie, zawsze pracowali ludzie wysoce wykształceni i wyspecjalizowani. To jest bardzo ważne. Dlaczego tylko do 15 roku pakiet socjalny? To takie mam pytanie. Moje pytanie to skąd zysk? Czy tylko ten z czynszu? Skąd zysk w spółce może się pojawić? A panie prezesie, co pan zrobi w sytuacji, kiedy na przykład kontrakt się skończy w listopadzie czy w październiku? Jaki ma pan plan jako prezes spółki, żeby usługi nie ustały w danej specjalności, a były dalej realizowane? Jakie zamierza pan oddziały zamknąć? Czy to te pójdą, które nie dają zysku, są na stracie? Świetnie, że z tego zbudowaliśmy poziom. To mam nadzieję, że skończymy kolejki. Jest to żalo. Ja mogę powiedzieć. Także no, takie mam dwa pytania w zasadzie. Ja odpowiem. Jeśli zysk to jaki, oprócz tego, który pan wspomniał, pani starosto, dwa, pakiet socjalny. Dlaczego tylko do 15 roku? Prawda? Przede wszystkim bardzo proszę nie powtarzać nawet w formie pytania, co będzie zamknięte. Czy będzie zamknięte to, co jest nieopłacalne, a będzie może otwierane tylko to, co jest opłacalne? Proszę mi wierzyć, prześledziliśmy działalność Grupy Nowy Szpital. To nie jest taka firma, która postępuje w ten sposób. Ale żeby jeszcze czuć się bardziej zabezpieczonym, to powtarzam po raz trzeci. W dwóch umowach, w umowie operatorskiej i w umowie dzierżawy, mamy jedną podstawowe stwierdzenie. Ilość usług medycznych, która jest w tej chwili, to jest minimum. Powtórzyć jeszcze raz? Nie może być pomniejszona. Więc to jest odpowiedź na tą pani wątpliwość. Naprawdę czegoś takiego nie będzie. Oczywiście może ktoś z zewnątrz rzeczywiście spowodować, że do tego dojdzie. Tym ktośiem to jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Bo proszę pamiętać, przecież pani dobrze wie, to jest instytucja, która zamawia usługę. I my raczej będziemy oczywiście od tego, żeby naciskać być może na tą instytucję, żeby taki zakres usług był zamawiany. Ale czy my nie jesteśmy zwierzchnikami tej instytucji jako samorząd powiatowy, czy państwo na przykład jako samorząd miejski? Możemy rzeczywiście apelować i wspólnie tutaj działać, ale to jest podstawowa rzecz. Nie powtarzajmy w kółko jakichś takich niestworzonych rzeczy o zamykaniu oddziałów. Naprawdę nie startujmy od tego, od pytania, kto będzie zamknięty, jaki oddział będzie zamknięty. Nikogo, żadnego oddziału nie planujemy w tej chwili zamykać. Reorganizacja może polegać na łączeniu, rozszerzaniu, tworzeniu. Na tym, tak widzimy reorganizację. Przede wszystkim ta ilość świadczeń. Ta ilość świadczeń może być oczywiście w jednym oddziale, na przykład to, co jest w zakresie dwóch oddziałów, ale nie przesądzajmy jeszcze tego, dlatego że niektórych oddziałów nie da się łączyć. Pewnie jak pani usłyszała ten katalog rzeczy, które zakładamy do rozwoju. Wspomniała pani o rehabilitacji. No cóż, wiemy, gdzie jest dzisiaj rehabilitacja. To nie jest tak, że w następnym roku już będziemy mieli rehabilitację. Nad tym trzeba będzie troszeczkę popracować. To nie jest kwestia jednego roku.
I to jest kwestia, paru lat działań. Data, dlaczego 30 kwietnia 2015 roku? Musi być tak jak za dużego powiatu. Mogło być krócej. Mogło być krócej. Scenariusze mamy, nie? Tutaj firmie zarządzającej zależało na tym, żeby było to krócej. Ale pod trakcie negocjacji ta data była określona na początkowo do końca roku 2014, ale na naszą prośbę została przedłużona o te 4 miesiące, dlatego że wchodzimy z następnym kontraktem z Narodowego Funduszu w następny rok. Prawda? I wtedy już powinny również ruszyć mechanizmy te rozwojowe, powinny pokazywać się nowe świadczenia. Więc liczymy na to, że być może dojdzie do tego, że jeżeli to się uda, że być może dojdzie do konieczności zatrudnienia. Więc proszę na to spojrzeć optymistycznie, a nie pesymistycznie. Nie, jestem cały czas optymistą, pani starostwo, ale ja nie w aspekcie złego myślenia, pozytywnie myślę. Ja w imieniu chorych, którzy właśnie między innymi zadają te pytania, no więc obserwuję w mediach. Chciałabym też poprosić, ponieważ to też daje spokojenie społeczeństwu. Ale ja, pani Mario, proszę Państwa, miały być pytania i odpowiedzi. Ja tylko, ja liczę na pani pomoc, na w ogóle pomoc również radnych miejskich, że naprawdę, jeżeli chodzi o pacjenta, to przede wszystkim świadczenia są nieodpłatne. Jest zakres tych samych świadczeń. Nasz szpital będzie cały czas szpitalem, spełniającym tę samą rolę. Jedyne, co się zmienia, to sposób zarządzania. I nic więcej. Dziękuję bardzo. Usatysfakcjonowana jest pani radna. Ale też dobrze. Bardzo proszę, pani radna. Kampania wyborcza to dopiero za 2 lata będzie, pani Mario, więc można na razie się z tymi pytaniami trzymać, szczególnie, że one tak naprawdę jakby są odwróceniem tego, co mówił pan starosta. Pan starosta mówił, że tak i tak, a pani pyta, a dlaczego nie tak i tak? Ja w ogóle mam nadzieję, że pan prezes jest osobą o silnych nerwach i wytrzyma takie pytania, bo jeżeli ktoś miał słabe nerwy, to by sobie pomyślał, w co on się tutaj pakuje tak naprawdę, bo to jest nie do wytrzymania. Przez 4 ostatnie lata szpital popadał w coraz większe kłopoty finansowe. Oczywiście, załoga jest świetna, są świetni lekarze, świetne pielęgniarki, tylko że coraz bardziej utrudniano im pracę poprzez złe zarządzanie. I teraz, jeżeli po 4 latach przy takim zadłużeniu znalazł się ktoś, kto chce to wziąć, kto chce dźwignąć ten szpital, pozwolić tym ludziom naprawdę solidnie, fajnie pracować i pacjentom pomóc, jak odzyskać ten szpital na jeszcze wyższym poziomie, to pani zaczyna sypać kłody pod nogi, pani zaczyna sypać piach, bo jednak a może tak, a może srak. A proszę mi powiedzieć, jaki zakład w Giżycku ma większy pakiet socjalny niż pewność zatrudnienia na 2 lata? Może mi pani wskaże taki zakład? Bo ja nie znam. Tak? No to proszę bardzo, to proszę polecić tym ludziom, żeby się do wojska zatrudnili. Proszę, nie ma teraz takich. Nie, proszę, nie ma i nie można teraz tego podważać, a dlaczego nie 2 lata, a może 5 lat. No. Naprawdę ludzie, nie siejmy tego defetyzmu, tylko się cieszmy, że ktoś przyszedł i chce nam pomóc. Bo to jest nie do wytrzymania, to jest takie polskie. Zawsze się przypieczy. Bardzo przepraszam, ale nie w tę stronę idzie dyskusja. Nie po to, żeśmy się tutaj zebrali, żebyśmy sobie prawili przykrości. Ja myślę, że to, o czym tu mówiła pani radna Halina Saru, to rzeczywiście dzisiaj święto mam. Święto, że się nam udało dojść do finału. Przypominam, że radni również się do tego przymierzali. Pracowaliśmy nad tym ponad rok. Cały ubiegły rok był pod znakiem szpitala i te decyzje dojrzewały w bólach. Pamiętamy sesje, pamiętamy posiedzenia komisji. To nie jest łatwa decyzja i cieszę się, że jesteśmy na finale. I rzeczywiście, pozwólcie państwo, że pogratulujemy sobie. Pogratuluję przede wszystkim panu staroście, że udało się nas wszystkich do tego pomysłu przekonać. Bo to nie było proste. Tak.
że największe opozycjonistki, które znały się na rzeczy, przyjęły ten punkt widzenia, który zaproponował pan starosta. Myślę, że świadczy to o nas wszystkich bardzo dobrze, że potrafimy dyskutować, potrafimy się spierać, ale potrafimy również dochodzić do konsensusu, jak to jest takie modne słowo, ale mnie chodzi o to, że potrafimy się zgodzić w rzeczach ważnych. I docenić, co jest dobre. I cieszę się ogromnie i gratuluję raz jeszcze przede wszystkim panu staroście i wszystkim państwu i wszystkim tym, którzy pracowali również na ten sukces, bo przecież to nie tylko pan starosta, ale również ogromna armia ludzi, których pan. Pani przewodnicząca, i żeby w przyszłości nie przeszkadzać, ale pomagać. Pomagać, nie przeszkadzać. Najpierw pan, proszę, niech pan sam to powie. Ja, proszę państwa, ja naprawdę odniosłem, byłem pod wpływem wielkiego wrażenia, jak mówiła pani tutaj doktor Sarul, pod kątem tego, co się dokonało i pod kątem pracy pana starosty. Mój apel jeszcze do tego, żeby po prostu ze wszystkich sił pomagać tej nowej firmie, nowy szpital, a nie przeszkadzać. Pomagać, pomagać i pomagać. A jeszcze najważniejsza sprawa to jest negatywna propaganda, co będzie, co się stanie. Trzeba być optymistą. Jeżeli zawierzamy tej firmie, no to mi się wydaje, przy wielkich nakładach została wybrana ta firma, ona będzie zarządzać. Po prostu bądźmy dobrej myśli, że będzie dobrze dla nas i dla naszych pacjentów. Dziękuję bardzo. Ja tu jeszcze chciałam powiedzieć, że to bardzo dobrze, że cię ludzie niepokoją. To znaczy, że problem nie jest dla nich obcy, że się troszczą, że to jest nasze wspólne dobro. Nie można deprecjonować kogoś, kto tutaj zabiera głos publicznie i martwi się o coś. To bardzo dobrze, że to państwa obchodzi. Ale tak jak tu powiedzieliśmy, no myślę, że to na co żeśmy się zdecydowali, to jest właściwa decyzja. Ponieważ pan starosta wcześniej chciał zabrać głos, ale jeszcze również to już pan prezes, czy kandydat na prezesa, panie starosta? Może ja przed panem prezesem jeszcze jedno. Bardzo proszę. Właśnie do pana prezesa chciałem się zwrócić. Na pewno pan słyszał tutaj parę wypowiedzi, jaka odpowiedzialność na pan spoczywa. Już nie tylko mówię o swoim losie, bo tak naprawdę, proszę państwa, dzisiaj kończymy pewien etap, ale czy osiągniemy ten efekt, czy dokonaliśmy dobrego wyboru, to przekonamy się za jakiś czas. Wykonaliśmy pracę, która dopiero przyniesie te efekty, tak naprawdę chyba za 2 lata chyba będzie można zobaczyć. Chociaż pewne myślę już pewne jaskółki zobaczymy jesienią tego roku. Tak, żeby było śmieszniej o jaskółki. Ja przy tej okazji, proszę państwa, chciałem podziękować również, bo ja otrzymuję podziękowania, ale to nie jest tak, że pracuję przecież nad tym sam. Są ludzie, którzy przykładali się do tego w sposób bardzo szczególny. Mówię o tym dlatego, że nie zatrudnialiśmy tutaj jakichś specjalnie renomowanych kancelarii prawnych. Myślę, że jesteśmy pionierami w województwie warmińsko-mazurskim, jeżeli chodzi o te 2 umowy, nad którymi pracowaliśmy bardzo długo. I tutaj w sposób taki szczególny chciałbym podziękować pani Barbarze Wojtkiewicz, pani mecenas Wojtkiewicz, która pomogła nam w budowie tych umów. Ale też chciałem podziękować pani sekretarz Ewie Gudel i pani skarbnik, które współpracowały z nami, jeżeli chodzi o same umowy. I panu naczelnikowi Paternodze, który wszystko to zbierał do kupy, te materiały, i właściwie były one zawsze gotowe do przejrzenia, również i dla państwa przygotowane w sposób właściwy. Zawsze stoją za tym ludzie. I tutaj muszę podkreślić, że mimo iż ja obserwowałem tą obawę pracowników szpitala, co będzie dalej, to o czym pani Maria mówiła, ale od początku część pracowników administracji na przykład nie wiedziała, że nie jest pewna co do swojego losu.
Ale mimo to są tam ludzie, którzy naprawdę przy tej koncepcji, przy tym, przy realizacji całego przekształcenia pracowali w sposób naprawdę taki udany i efektywny. I za to im szczególnie pracownikom administracji dziękuję. To pani dyrektor wie, komu należy podziękować, bo na pewno nie wymienię wszystkich, więc nie chcę tutaj wyróżniać jednej, dwóch osób. A mógłbym, ale nie chcę pominąć jeszcze tych osób, których może nie znam. Więc naprawdę bardzo dziękuję, bo to była naprawdę ważna pomoc. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa zebranych chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę nikogo. Nie, no chwileczkę, najpierw Pan... A, bo nie widziałam, że jest proszę bardzo. Bardzo proszę, nie ma nikogo. Szanowni Państwo, ja przedstawię się, Krzysztof Pyscina. Bardzo mi miło, że będę mógł z Państwem współpracować. Bardzo miło, że będę mógł być i mieszkać w Giżycku. Tak prawdę mówiąc, firma też trochę mnie zaskoczyła tym, że zaproponowano mi tę pracę. Aczkolwiek z racji, że jest to taka forma zmiany. Jestem człowiekiem młodym, też no, w branży pracującym, no, w zasadzie siódmy rok, więc to nie tak mało, ale aczkolwiek przed stojącymi zmianami wszystkimi, które będą no, się odbywały niestety w polskiej służbie zdrowia już siłą rzeczy, to bardzo zależy mi na tym, żeby tutaj ten efekt, pozytywny efekt oczywiście osiągnąć. Ze swojej strony będę robił wszystko, żeby było jak najlepiej dla pacjentów, jak najlepiej dla powiatu, dla zarządzających powiatem, jednocześnie dla wszystkich mieszkańców. No ale tak mówię, najważniejszy dla nas dyrektorów pracujących w grupie Nowy Szpital jest pacjent. Pacjent to jest numer jeden, tak jak Państwo mówiliście, zwracaliście na to uwagę, my kierujemy naszą szczególną uwagę na pacjenta. Sposób zarządzania jest no, taki, a nie inny. Każda firma, każdy dyrektor ma swój sposób zarządzania. Chciałbym go realizować w taki sposób, jak realizowałem w poprzednich placówkach, jak realizuje grupa. I tutaj chciałbym też uspokoić, że rzeczywiście każda zmiana powoduje pewne niepokoje, wątpliwości. Chciałbym naprawdę na przykładzie chociażby Szpitala Ołkuskiego powiedzieć, że po pierwsze nie ograniczamy działalności, wręcz przeciwnie, rozwijamy ją. Po drugie, staramy się poszerzać działalność między innymi po to oczywiście, żeby pacjenci mieli na miejscu dostęp do szerszego zakresu usług, ale żeby też szpital rósł w siłę, żeby szpital był jednostką, która pęcznieje, która rośnie w siłę, która ma większy kontrakt, która może zatrudniać większą liczbę pracowników, po to, żeby się rozwijać. Na przykładzie Olkusza mogę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak znaczący sposób limitowanie przyjęć pacjentów do szpitala. 2011 rok był takim dosyć specyficznym dla Szpitala Olkuskiego, gdzie pomimo pewnych kłopotów finansowych, rzeczywiście to był taki trudny rok dla szpitala, gdzie fundusz no, obligatoryjnie zmniejszył kontakt dla wszystkich szpitali, między innymi też dla naszego szpitala. Trzeba było podejmować pewne działania restrukturyzacyjne, to nie ograniczaliśmy liczby przyjęć. Miałem nawet taki telefon początkiem listopada z zaprzyjaźnionego sąsiedniego powiatu Trzanowskiego, gdzie jest bardzo duży szpital, taki prawie że szpital wojewódzki, gdzie pani dyrektor, jest to publiczny szpital, gdzie pani dyrektor podjęła decyzję, że ograniczy pacjentów do zakontraktowanej liczby usług z Narodowym Funduszem Zdrowia i pani dyrektor pytała mnie, czy my ograniczamy. Ja powiedziałem, że nie ograniczamy. Oczywiście są pewne zakresy bardzo kosztochłonne, gdzie nie należy robić znaczącej liczby nadwykonań, żeby no, nie pchać spółki w kłopoty finansowe, no bo to już później to jest sprawa prokuratora, tak prawdę mówiąc. Aczkolwiek prawda jest taka, że nie należy znacząco ograniczać liczby przyjęć, bo to się później przekłada na kontakt z funduszem też. Fundusz
z reguły na początku roku mówi Narodowy Fundusz Zdrowia, nie róbcie nam tego, bo i tak dla mnie zapłacimy. Ale z reguły jest tak, że i tak coś tam fundusz później płaci. Więc tą politykę wykorzystałem osobiście w Orkuszu i zwiększyłem kontrakt o 12% rok do roku na 2012 rok. Na 2013 zwiększyliśmy o kolejny 1 000 000 zł, więc tak prawdę mówiąc, to jest polityka, która się sprawdza i osiąga określone efekty, ale oczywiście trzeba to robić w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bo Narodowy Fundusz Zdrowia zna swoje potrzeby, zna potrzeby epidemiologiczne na danym terenie, wie, czego potrzebuje, gdzie mu czego brakuje i może trochę manipulować też tymi swoimi kontraktami. Dlatego ta polityka musi być naprawdę wyważona, spójna i myślę, że tym sposobem tak samo uda się osiągnąć sukces w naszym szpitalu. Mówię już w naszym szpitalu, bo już tak się czuję. Myślę, że pan starosta pozwoli. Cieszę się, że się pan tak czuje. Więc ja ze swojej strony absolutnie proszę wierzyć, ja nie obrażam się na żadne głosy krytyki, wręcz przeciwnie, bardzo chętnie je przyjmuję. I nawet bardzo bym prosił, jeżeli macie państwo, będziecie mieć takie uwagi płynące od waszych znajomych, rodzin, gdzie coś mają jakieś złe doświadczenia od chorych, to bardzo proszę zgłaszajcie bezpośrednio do mnie, bo czy do pani dyrektor, my naprawdę jesteśmy otwarci i chcielibyśmy, żeby te usługi były świadczone naprawdę na dobrym poziomie, na jak najwyższym poziomie. One są świadczone na dobrym poziomie i wierzę w to i wiem, że tak jest. Natomiast no, zdarzają się pewne wpadki, jak każdemu z nas. Dlatego też chcielibyśmy uniknąć nawet tych wpadek. Więc bardzo proszę o te negatywne uwagi. Tylko na najlepiej bezpośrednio do nas, bo czasem to jest tak, że gdzieś tam dowiadujemy się albo od mediów, albo od radnych na sesjach, na wystąpieniach. Bardzo proszę naprawdę na bieżąco zgłaszajcie nam te uwagi, bo one nam też są potrzebne do dobrego, sprawnego zarządzania szpitalem. Ja ze swojej strony naprawdę jestem otwarty, czekam na wszelkie sugestie, wszelkie uwagi. Jestem tylko mówiąc do dyspozycji państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Cieszę się, że już pan uważa siebie, że jest pan nasz. To miło. Myślę, że wszystkie te nadzieje, niepokoje będą zlikwidowane, a nadzieje będą się rozwijały, będą realizowane, czego wszystkim państwu życzę. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Panie Anko, słówko. Bardzo proszę. Pani tak właśnie jeszcze trochę może w nawiązanie do swojej, może dosyć emocjonalnej wypowiedzi, ale chciałam powiedzieć jeszcze, że ja rozumiem, że jest podział kompetencji, prawda, że szpital jest w kompetencjach powiatu, prawda? No niemniej jednak pacjent jest pacjentem, czy on mieszka w powiecie, ale mieszka również na terenie gminy Giżyckiej, prawda? Gminy miejskiej Giżycko. Więc jeżeli jest jakaś możliwość, żeby samorząd miejski wspomógł trochę, mając właśnie to dobro pacjenta na uwadze, to bardzo bym zachęcała, żeby nie tylko zadawać takie pytania, na które nie wiadomo jak odpowiedzieć, ale żeby tak naprawdę wsparła faktycznie gmina miejska w tym bardzo trudnym okresie, bo pacjent, jak mówię, mieszka i w Giżycku, i w powiecie giżyckim. Panie miasto, mam wielkie możliwości pomocy. Dziękuję bardzo. Wystarczy. Co do ogłosu jeszcze? Tak, tak. Proszę państwa, rozumiem, że piąty punkt w zasadzie tak razem żeśmy to omówili, ponieważ czwarty nie wymaga żadnego głosowania, ale piątej podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Giżycku. I ten projekt uchwały państwo otrzymaliście wraz z materiałami na ubiegłej sesji. Myślę, że już też to jest wyczerpane, nie będziemy, chyba że ktoś jeszcze z państwa ma potrzebę zabrania głosu. W związku z tym bardzo proszę, kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No gratuluję. Jednogłośnie po raz który w tym roku już, także mam nadzieję, że już teraz będą nam tutaj uchwały wszystkie. Docieramy się, dopracowujemy. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6. Sprawy różne. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, jakieś uwagi? Nie. To ja mam, co prawda pan burmistrz Rynu jest obecny, może sam by chciał powiedzieć. Dzisiaj nie? No to wobec tego to nie będziemy tego wydawać.
W każdym razie tam pan burmistrz jakieś ma, składał. A nie zamierzam tam nie dzisiaj. Nie dzisiaj? W porządku, nie ma sprawy. Wobec tego, ponieważ wyczerpaliśmy porządek obrad, nikt nie ma ochoty już zabierać głos. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za pracę. No i uważam, że 25. jubileuszowa sesja zakończyła się sukcesem, jest skończona. A nie tego, normalna sesja. Chyba tak.